25 sierpnia wspominamy świętą Marię od Jezusa Ukrzyżowanego, dziewicę. Miriam Baordi, zwana także Małą Arabką, urodziła się 5 stycznia 1846 roku w Abilene pod starożytną Ptolemaidą w Galilei. Jej ojciec pochodził z Damaszku, a matka z Libanu. Gdy Maria miała 3 lata, straciła rodziców. Na wychowanie zabrał ją wtedy wuj. W 12 roku życia przynaglano ją już do małżeństwa, ale wybroniła się przed nim i złożyła ślub czystości. Poszukując pracy, dotarła do Marsylii, gdzie została służącą. W 1865 roku wstąpiła do Józefitek, ale te, widząc, że Maria doznaje ekstaz i jest stygmatyczką, skierowały ją do Karmelu w Pau. Tam to dziewczyna przyjęła imię Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. W 1870 roku razem z innymi wyjechała do Indii, aby w Mangalore założyć nowy klasztor. Do Francji wróciła z tych samych powodów, dla których Józefitki oddały ją karmelitankom. W Pau Maria spotkała księdza Piotra Estrad, przełożonego Sercanów w Beteram, który podjął się kierownictwa duchownego, a po latach został też jej biografem. W roku 1875 Maria zaczęła realizować dzieło swych dawnych marzeń – założenie Karmelu w Betlejem. Zainicjowała ponadto nowy klasztor w Nazarecie. 22 sierpnia 1878 roku przeżyła upadek ze schodów, w trakcie którego złamała lewą rękę. Niestety błyskawicznie rozwinęła się gangrena i Miriam zmarła 26 sierpnia 1878 roku w Betlejem. Nie pozostawiła żadnych pism, była zresztą prawie analfabetką. Zachowały się jednak relacje osób, które się z nią stykały. Dowiadujemy się z nich o jej wizjach, ekstazach, spełnionych proroctwach, także o improwizowanych poematach. Wszystko to przeżywała w sposób zupełnie zwyczajny, jak gdyby chodziło o rzeczy najnormalniejsze w świecie, nieświadoma swojej niezwykłości. Wywierała ogromny wpływ na otoczenie, szerzyła przede wszystkim nabożeństwo do Ducha Świętego. Święty Jan Paweł II dokonał jej beatyfikacji 13 listopada 1983 roku w Rzymie, a papież Franciszek włączył ją do grona świętych 17 maja 2015 roku. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem świętej Marii Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.